Nie miałeś na kto? Możliwe. Ale widzę, jak stoi przy ścianie, jak się wychyli, to kurwa jest po nim. No i bardzo dobrze. Dobra, lecę po no ciebie. Takie misje bez nocy są, kurwa, jeszcze w nocy. Mam wszystkie rzeczy w twoich plecaku, więc będzie git. Dobra, cisza, dobra. Cisza panowie, cisza. Cicho, krótoka. Gdzie... Okej. Okay. Znowu my w tym miejscu. Przecież to. Patryk. Ja? Muszę zatankować alkę, zaraz będę potem. Znaczy za parę minut. Cholera. Dobra, przyleci po mnie kto inny. Ale nie tankuję alkę. Już jest tylko jeden barel. Spokojnie. Ej, ale mi ten gościu dziwnie przebiegł, kurwa. Widziałem go na sekundę. Taki cheater może być, kurwa. Przebiegł na drugą stronę, skurwiel. Ale to było dziwne, bez kitu. Dobra, lecę po ciebie. Zatankowany jest kit. Przebiegł znowu, ale nie trafiłem go chyba. Dobrze, bo jakbyśmy mieli kontakt z nimi na też, a nie tym. No, głównym. No. No. Kurwa, serce. Oni by mieli kanał niżej. Ej, dobra, ale weź, nie gadajcie o pierdołach, bo ja tu mam dalej akcję z tym typem. A, zdjął mnie, kurwa. I chuj. Kurwa. Do kontroli. Ja nie znam... Dobra. Dobra. Ale 15 minut do restartu jest, ale dobra. Dobra, jedź. Może akurat czeka... się może zebrać. Czekajcie na mnie. A kto otworzy bramę i kto zamknie chatę? Ja otworzę bramę, zamknę chatę. Dobra, to ja już idę zamknąć, a ty otwórz. Ja podjeżdżam do... A jestem jeszcze w chacie. Zgaś te światła, kurwa. Zostaw, przecież to jak wiatr po prostu zgaszę. Ale... Ja nie mam noktu, ale dobra. No właśnie, bo dałeś mi. Ale a dobra, no to może tam ci nie zebrali ze mnie, to no, dobra. Wyjdźcie z chaty. Co robicie na chacie? Kto jest na chacie? Parapetówek. No kto jest na chacie jeszcze, bo zamykam. Patryk. Szybko upali, bo z nieba nie leci. Halo? Dobra, zamknę bramę, ale nie będę miał klucza. Dobra, wychodzę już. Zamykaj. Loknij. Fast. Dobrze, że kupiłem takie pojemne auto. No wcale nie jest takie pojemne. Bezpiecznie to 7 osób. A, no osoby, ale... to tak, jeśli osoby. To wygląda. Rodzinna wycieczka. Poczekaj, bo on widzi, że my wybuchniemy wszyscy i giniemy. No właśnie. Tak, na engine jest tylko na pomarańczu. Masz nokto? Mam. No dobrze. Ja też przez ten nokto coś słabo teraz widzę, no? Ja bym nie miał nokto, to panowie, ja wziąłem przez przypadek ze sobą innego briefcase'a. No to super jesteś też. No trudno, co? To wysadź go w tym lesie, w uciepku i niech wraca. Chuligany posprayowały mury powojenne. Dlaczego ta brama jest tak pionowo? Pan kierowca. Ja ją bawię się w tą grę. Jest taka niefajna. To z tego drewna leci krew. Drewno też człowiek. O, dzik, czyś... będę strzelał. Też go widziałem, chcę go oszczędzić. U mnie nie ma opcji oszczędzać. Cicho, cicho. Dobra, możecie gadać. Patryk znalazł swoją pierwszą ofiarę.
Nie. Nic nie zmieniło. Ja tak myślałem. Ale kurwa nie. Ale gówno. Nie mam tank trapita. Nie ma tu żadnych gówien, kurwa. Cierpliwy z ciebie snajper, kurwa. 15 minut poleżał i nie skrywa. Idę, nie ma nikogo. My nipples are so hard, what the fuck. Zmarniały komuś suty z wrażenia. Aż coś napisze. Ja tu pierdolę, teraz podejmę życie człowieka z buszu. Ej, nie odrapiaj. Ja podejmuję człowieka, sprawy. Ja mieszkam w lesie. Znaczy w zamku. Ja się ogarnę w zamku, bo wy nie chcecie, nie wspieracie mojego tego pomysłu, żeby zamieszkać w jakimś zamku, więc sobie zamieszkam w samym. Ja to namiot i w lesie, mało kto teraz szuka po lesie namiotu, kurwa. Bez kitu, to będzie dobra. Ale ja sobie developer siedział, kurwa, i będę miał... Teraz ludzie się tak wczuli w te bazy, że leco helko, patrzą, nie ma i chuj, leco dalej. Nikt tam po lasach nie chodzi, nie szuka, kurwa, jak dobrze z kitrem to... Jeszcze zobaczycie, będziecie prosić mnie o wejście do mojego zamku. Każdy teraz z nas osobny no ma co, cel. No co, i wejdziemy tam i co? Będziemy się patrzeć, kurwa. No. No co innego byś robił zamku? Lepiej prowadzić cygańskie życie, kurwa. No to jest cygańskie, tylko że masz zamek. Cyganem tylko. Nawet mam twarz regularnie. Ja to nie wiem, co mam ze sobą począć. Pójdę na lotnisko, chyba się zobaczę, co tam się dzieje. Ja mam 3 briefcase'y. Kupię sobie helikopter. Wziął nasze briefcase'y. No to po mnie przyleci. Jeszcze kurwa, ja akurat na chwilę teraz wyszedłem, a byłem... Już... czekaj chwilę, po chuj mi jeszcze lebrich case'ów. To daj mi jeden sosaj w kupie. Wsadzę go w namiot. Zostawię go na środku pola i podam ci koordynaty. Spoko, ja z buta lecę na lotnisko. Mam 5,5 kilometra. Dobra, koordynaty to nie mam GPS-a, a mam GPS-a. 078027. Nie mam GPS-a. 078027, masz jednego briefcase'a. Czekaj, 0 jak? 078027. Na środku pola będzie leżał briefcase. Daleko masz tego miejsca? Zaraz zobaczę. Jakieś 2 km będzie miał. No niecałe. No ja biegnę już 2 km z całego lotniska. No zombie się ma. Fucker, motherfucker, nigga, please. A dziki teraz. Będę żył jak koczownik. W zamku. Oby ten... No to w zamku to słaby koczownik. Zakoczowałem w zamku. Boże, Nicho, co ty gadasz? Ja to mam nagrany, człowieku. Drzewa zmieniły moje życie. Nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze. No, teraz to czuję klimat prawdziwego DayZ. Mam 5 km do przebiegnięcia i to jest to. A w lesie może... A ja 2 km do przejechania moim rowerem, którym jadą się na godzinę. Będę na was polował, panowie. Spok. O, dzik! Nie będę go polował, zostawię go tak. A Bela, bo on lubi polować na dziki. No pewnie. O, ubranko. Jestem starym łowcą. Właśnie, kurwa, znajdę se kuszę i będę chodził po lesie. Kto gościa z kuszą zabije, no? To już by musiał być jakiś kurwa bezczel. Wszyscy tak zabijają. No ale kurwa, ja jakbym zobaczył gościa z kuszą, no to chuj. Ja tego bym mi strzelił, to co on by mi zrobił, ty? Bym go zbijał zaraz, moment. Zarazem pudełko na środku pola, ciekawe co w nim jest. Gówno. Na sprężynce. Weź najpierw powąchaj, zanim otworzysz. Tam biegnę dopiero. To jakiś pojazd jest. Nie. Pudełko, tam... pojazd? Nie wiem, nie widzę, to takie... Sanki może. To jest. Może. Ale zapierdalam, what the fuck, to zostawił kłada na środku pola. Bierz go. Jakby się ludzie w DayZ wczuli w ten. W taki klimat, że właśnie, o, spotkasz kogoś w mieście, się dogadasz. Tak jakbyś w normalnym życiu na pewno byś nie wyszedł i nie kurwa strzelał do ludzi, to musi właśnie stawić takie serwery, gdzie są whitelisty i po prostu tam ludzie mają... zwracają właśnie na uwagę na RP. No to już nie jakieś RP, no ale idziesz po tym mieście, każdy wiadomo, może sobie wszystko znaleźć, to pochuj się tak kurwa, wiesz, sobie psuć tę zabawę. Wiesz, niektórzy ludzie po prostu lubią zabijać innych. Jak na przykład no to niech sobie idzie pograć w CS-a, kurwa. Chodzi o punkty. Czy tam w coś. No i ta szmata pewnie się już tepnęła do bazy.
Nie. Kurwa, się przestraszyłem, a to te NPC dziady biegają pewnie. Ta. Bandyci jebani. Chciałem tego ślimaka spotkać, kurwa. Kurwa, ale NPC by granatę mnie puściły? Nie. Coś mi to podejrzane się wydaje. Bardzo dobrze. Trzeba to sprawdzić. Tylko środkiem pola. A to jest akurat miejscowa, gdzie niby Niko zostawi to walizkę na środku pola. Uj, kurwa, nie będę strzelał w tym banym lotnisku. Kurwa, koleś nieżywy. No i bez kitu, te NPC rzuciły dymny jak nic, no. A NPC ci, kurwa, rzucił dymny. No, czemu nie? Możliwe. Miał w wyposażeniu, to rzucił. Why not? Oni coś mają, jakiś loot w sobie? Mają broń przy sobie, radio i takie rzeczy. Także też wszystko mam. A ty gdzie X też jesteś? Może się jakoś... Aha, elektro. O, namiot kurwa miał bandyta. No to jestem w domu kurwa, zaraz jakieś osady sobie kurwa zrobię. A radio to po co jest w ogóle? Nie wiem, to jest tak chyba na pokaz tylko zrobione. No, drugi namiot kurwa, to są jacyś bandyci z buszu. Ja to latam po tych lasach jak leśny ludek. Też lata po lata. Przed chwilą ten. Też lecę po lesie. Helka kurde do mnie strzelała. Znaczy, no to wychodzę z lasu. Strzelała, przelatywała w sumie jakieś strzały słyszałem, nie wiem czy to do mnie strzelają. I poluję na zwierzaki. O, niestety, postrzelam. 3 minuty do resetu. Ja trochę poluję, ale NPC kurde i po lasach chodzę skurwiele. Trzeba cały czas być na oriencie. Sprzedam świeże mięso. Masz coś do picia? Pewnie mam. Dobra, jestem pod główną, a to ty. Dobra. Poczekaj, czekaj. Dobra, podążę z lewej strony. Się. O, kampi na mnie szmaciarz. Dobra. Ja jedno sobie wezmę po drodze, coś ciekawego zrobi. Dobra. To see you later. No, siema. Ja sobie sadzę, strzekałem. To odliczaj, to będę się patrzył. Dobra, schowam się za kamieniem. O kurde. 4, 3, 2, 1. Halo. Proszę z dymem. Kabelek.
Dobra, to ja sobie spierdolę. Stoi jeszcze, ale posadzę się jednak. Dobra. To ten. Więc 4, 3, 2, 1, Niko, bum. Jej, mogę wejść! Słyszałem wybuch. Mamo, paka! Tutaj w zonie można podłożyć komuś te ładunki do fury, jak wyjedzie tego wysadzić. Niezły pomysł. Ej, ludzie, oni tu mają dużo stufu. Ale co, wszystko otwarte mają? No w namiotach. Large wood wall, 30 metr plot. Biorę sobie plota. No właśnie, to trzeba mieć plota. To ja nawet namiotu nie postawię bez tego, tak? Nie, nie namiot chyba możesz postawić, mi się wydaje. No to już by było chamskie. Kurde, gdybym miał bombę jeszcze jedną, to bym mi wysadził TFR-a. O, strzelają do mnie. Kurwa, geje. To żadnego ludzia ani NPC też się nie spotkałem. Słyszę te strzały, to do ciebie? No, z twojej strony są. Tam gdzie ty biegłeś, na tą stronę. Są te same strzelali. To nie gadaj. Słyszę i to blisko te strzały, ale kurwa. No. A to do mnie strzelają, czy do ciebie? Nie, do mnie strzelali. Ja już do mnie nie strzelają. Strzelają nadal? Czekaj. Jeżeli tak, to do ciebie. Nie, nie słyszę, ale jeszcze trochę strzelali. Do mnie dwa razy tylko strzelili, z M8-ki. Ale znowu ich nie widzę, dziadów. Też się nie strzelają, widziałem. Strzelają, strzelają. Strzelają? To do ciebie. Bo zombie do nich pobiegł. Bo już nie słyszę pocisków. To niedobrze, bo ja nawet nie znam ich lokalizacji. O, ja w tą stronę pobiegłem, ja pierdzielę, trzeba się koło nich przejść. Ja będę się ten różowy beret. Kurwa. Dobra, muszę duże kółko zrobić. A się boję tutaj teraz zachodzić sam. Mam tylko 64 pociski. Jakby to tym jak powiedział. Tak, kurde, pocisków. Wybuch jakiś słyszałem. Tak? Ja nic nie słyszę. Kurde, na tych słuchawkach nie wiem z jakiego kierunku to słyszałem, bez kitu. Muszę sam spieprzać. Ej, a ty NPC ty się kampią w lasach, czy nie? No kampią się skurwiele, właśnie się... Kurwa! Przebiegam przez grupę NPC. A, widzę grupkę całą. Skurczyby. Na drodze są. Są i na skraju lasu, ale zaraz... No, na skraju lasu i na drodze. Dobra, ja biegnę obkoło. Jeszcze kurwa, żeby nie spotkałem. Przebiegłem już jakiś dobry kilometr. Szkoda tylko, że nie można ściągać tych ubrań, bo bym miał dzieli. O, zombie się zrespił na polanie, chuj. To mogę od ciebie. Też. Kurde, się tu boję być. Dobra, ja zaraz ja już całą grę. Ktoś zaparkował MTV-a przy tym, przy lesie. Tak by chciał to zostawić tutaj. Ile tu się rzeczy dzieje? Krowa też jest. Za 2 sekunda? Kurwa, ale ktoś jeszcze tam do niego strzela. Starałem się tam nadal przy debil. Ja biegnę naokoło w ogóle. Nie chcę się mieszać w jakiś fight. Ja chcę sobie kupić pojazd i spieprzać stąd. Patryk, to pod ciebie podlecę, nie? Też. Gdzie ty jesteś aktualnie? Nie, biegnę do starego. No right. Mam 4 kilo. Ja się boję być w takiej sytuacji. Tu jesteśmy na lotniska, tutaj ostatnio. Ale niezłe są te akcje z NPC-kami. Lecisz sobie po lesie na luzie, a nagle trzeba orient i zawalczyć. Żadnego NPC-ka. Ło, ktoś za mną chodzi, ktoś za mną biegnie. Ja zgubiłem tego jednego, kurde, mi spierniczył. A, widzę go. Ej, a te NPC-ty mają cel na jakąś, czy co? No mają. Jak cię przyczają, to mają. Co mam zrobić? Aha, okej. Lol. Kurde, kto to tak strzela? Ja nie słyszę. Jeszcze pomogę teraz. Się wyloguję. Nie no, bo jeszcze jednego nie znam pozycji. Albo to inny gracz wali. Bo ja nie wiem, kto tam do nich strzela. Ja słyszałem, żeby... Ale ktoś cały. Nie no, ja całą ekipę prawie rozjebałem ich.
No już kończę, przecież mówiłem. Się wyloguję. Jezus. Brak cierpliwości. Nikt to nie kończy. No nie kończę, tylko ten się wyloguje. Bo muszę coś check-out miał. Piec, zaraz wybuchnie. Piec, zaraz wybuchnie. Bo nie ma tam wody, o no. Kurde, ależ dostał parę kulek i co on jeszcze siedzi? Może to grać, kurde, woda mi miga. Już się wyloguje. Abort 3, 2, 1. Abort, jest. Ile, za ile kupię jakiś pojazd tani? Za jednego, nie wiem ile, za dwóch. No ile on już przyjął tych pocisków, dziad? O kurwa. Co ty mówisz, że co? A ktoś biega tam za budynkiem. To no, NPC? Koleś, bo tak, bo bandyta był to. Widzisz tą bazę? Tak, ale teraz koleś wlecia do tego. To przy barakach biegnie, bo przed do baraku. Widzę. Ale to co, helkę zamkniesz jak coś, tak? No, tak. Tam jeszcze jeden biega. Ja w baraku jakby, co? Okej. Okay. Tylko ten koleś tu przed chwilą był i sobie pobiegł stąd, także tu pewnie nic nie znajdę. Ale warto przeszukać, może wszystkiego nie podniósł. M2 Machine Gun to do czego to jest? M2 Machine Gun? Kurde, nie wiem. Do helki, a to chyba z jakiegoś lek... No to nie jest właśnie to jakiś z pojazdu tutaj? To nie wiem, nie mam pojęcia właśnie. Dobra, zmieniam outfit na Gunner. Jakby co? Gunner. Wygląda całkiem nieźle, powiem szczerze. Skrzynka z magazynkami. Zapraszam, bo nie mam tyle miejsca. Tu 10 Dragunowów, 10 DMR-ek, 10 M24. No tyle. No tu ktoś leży. To zombie. O, jest plecak, tak. Jaki? Już ci mówię, tylko jeszcze ciuszek sprawdzę. Soldier clothing jeszcze znalazłem. Zajebiście. A plecak to jest assault. No zawsze lepiej, więcej miejsca niż mam teraz. No by mi się tylko... bugi? To by mi się nie zbugowało. Bo raz tak miałem, że przełożyłem wszystkie swoje rzeczy ze swojego plecaka i tego drugiego nagle nie widziałem. Nie? No. Taka opcja. Ale ktoś inny go widzi w sumie, to jest jeszcze pół biedy. Kurwa, pełna kulturka, tu skórka, piękna tapicera. Także dobra. Mówisz balot. Ty suwem się fajnie całkiem śmiga. Jakiś tak wygodniej. Gorzej jak ci jakiś typek specjalnie pod samochód wskoczy. No to też właśnie przypał. No ale to już... No tak... Tak jedziesz sobie, wchodzisz w zakręt taki ostry, nic nie widzisz za nim, koleś leży. Zasadzki na ludzi, się podkładasz się pod, im pod koło. Boję się tego bardziej niż miny. A w sumie mam GPS, sobie przypomniałem. No w tym sumie zawsze jest GPS, nawet jak nie masz tak? sobie. Nawet jak nie masz GPS-a, to masz. A, to nie wiedziałem. To już wiesz, także wiesz. Jesteś na tej balocie? Ja w Komarewie jestem. Aha. Ja zaparkuję elegancko. I tu poczekam na was. Dobra. Wczuć się w ekipę, która lata i pomaga ludziom właśnie. Jak ktoś ty, będzie... Ja, to faktycznie jest głupi pomysł, jak ktoś potrzebuje jakieś podrzutki albo wsparcia medycznego. No i wtedy my... Ja wychodzę, wiesz, osłaniam, ty go tam ratujesz czy coś. Możemy tak się pobawić. O, dobry pomysł. Przynajmniej jakiś fajny cel, a na takim serwerze, no to taki cel można śmiało obrać, nie? Pójdziesz tutaj, nie? No, 300 metrów tak po trochę naszej prawej, tam gdzie... No tam coś w sumie jest. Stodoła jakieś. A, to a, dobra, chata. Widzę, Humvee jest. Możemy wziąć Humvee'ego na przykład i sprzedać, no bo Humvee chodzi po 4 no wiesz, oni mogą tu jeszcze być. Któryś może być ich, ten UAZ pewnie. Nie, UAZ i Humvee zawsze się respi. No ale są trzy pojazdy, tak? Jeden odjeżdża. No bo oni właśnie. Odjechali, nie? Oni już ładowali. Klub medyczny. Czekaj, żeby nam... Strzelił do nas?
Nie. No i chyba strzeli. Nie, zatrąbił, a ja flarę puściłem. Jak się puszcza flary? Na R. Okay. Poczekaj. Bo ta helka zjedzie. Ja już przy skrzynkach. No i jest. O tak! M4A1 CCOSD. No. Witajcie. Ale stonagi SD wszystkie zajebali, skurczybyki. M4A1 HoloSD. Widzę białego suwa. Tu jest British Assault Pack, a sprawdźcie, na samym dole tego nie ma przypadkiem. Nie, tu nie, jakiś tool, ale toolbox w sumie, spoko. Soldier Clothing następny. To dla mnie coś możecie wziąć. No wezmę, wezmę, ja to zawsze zbieram te rezerwowe jakieś toolboxy czy coś, bo to się przydaje później. O, SPR-em. Magazynki do G36 biorę też. Okej. Okay. Przydadzą się, bo widziałem, że mamy jakieś tam chyba G36. Te dymy. Mamy SD. Flary, camo, clothing kolejne. M4A1. No jest do tego. A są jednak stonagi też SD. SPR, SPR. Ty już wziąłeś M4A1? Wziąłeś. 2, 4, 6, 8. Wziąłem jeszcze M4A1 holo, wziąłem w ten, chyba że chcesz ty. Bo nie, nie, holo nie. SD. Broń mam okej. Dla tym, okay. Jak trzeba pozbierać te rzeczy, nie? Po prostu. Ja już na lotnisku jestem. Już? Tak czułem, że daleko nie zajedziesz. Żartowałem, ja po ciebie nie wracam. Jestem profesjonalistycznym kierowcą rajdową. Ja już bym pewny, że on go rozwalił. Nie, żebym w ciebie nie wiedział, chyba. Ja już mam 600 metrów, ale to może być ciężkie 600 metrów, bo las. Właśnie wjeżdżą w linię lasu. A może kupimy Kamaza, a nie tego, czy Kamaza kupimy? Kamaza? Nie, no, przesady. Ja go już nie chcę. Czemu? No bo to Kamaz. No weź! O, fuck. Nie rozjeźdź mnie. Co za? Wjeżdżaj tu ładnie tyłem pod, w tym garażu. Zobaczymy, jak ci to wyjdzie. Tam koło suwa stoi. Znaczy postaraj się. Czemu jest już jakąś kurde traktora czy coś? A tak, by coś ten, jak dajesz na przykład do tyłu, nie? To takie... Ale oni przede mną są. Przede mną tylko... No, ale oni są wszędzie, oni wszędzie mogą być. O, musisz tak? Na orięcie, to zginiesz parę razy, to się ogarniesz. Droga po lewej czysta. Dobra, ja jestem... Naprzeciwko stoję. 2 metry za tobą jestem, jakby co. Mogę strzelać? Gdzie? Gdzie oni są? No, naprzeciwko. Mogę? Nie, nie strzela, jak nie masz tu nie. To nie. Nie. Dobra. Bo się na mnie patrzy. A no, patrzy się. Dobra, to ja zdejmę tego jednego. Znaczy, no nie wiem, czy zdejmę, postaram się. Oj, nie widzę go na przybliżeniu, muszę się podczołgać jeszcze. Dobra, to tak, żeby się nie strzelał. No, to po, miejcie też orient lewa-prawa. Aha. Po lewej jest jeden, też się patrzy. Gdzie po lewej? Po lewej, obok niego stoi, po lewej. Okej, okay, widzę. Dobra, nie widzę. No tam ich jest czterech, pięciu, dwóch leży jeszcze. Dobra, jeden podbiega. Po lewej na wzgórzu idzie gracz. Także uważajcie na lewo, bo jest gracz. A oni biegną tutaj. To strzelamy? No. Tylko ty masz kurwa głośno. Ale ja też mogę? No nie, koniecznie na razie. Ewentualnie jak będą za blisko wtedy. To nie strzelam. Dobra, strzelaj. O, dostałem, dobra, fuck! Strzelaj! Dostałem. No, ja też dostałem. Oj, chujowe to nasze podejście. No, ja mogłem od razu strzelać. Ja to jeszcze w sumie, ja jeszcze żyję, jestem nieprzytomny i krwawie. Ja padłem. Padłeś? Mhm. Ty jesteś Black Air? Mhm. Lol. Oni podeszli? Ja od razu mówiłem, żeby strzelać, nie ma co się tam cackać. A to od razu czy nie od razu, to wiesz. Właśnie strzelaliśmy, to wiedzieli skąd, nie? Ale jestem nieprzytomny, ja pierdzielę. Jak oni tylko nas zauważyli. Okay. Nawet się ruszać nie mogę. Ale ktoś już strzela z wodnika albo z czegoś. Dobra, ja czołgam się w twoją stronę. I krwawię, okay. Nadal krwawię. W ogóle, gdyśmy się przygotowali, tego nie wiedzieliśmy ani Bloodbaga, ani nic.
Ja w sumie mam, ja zawsze mam przy sobie. Ja też mam w ciele i w plecaku chyba. Dobra, ja się zaczekam. Dobra, za... No kurwa, nie wiem, tu się nie będę bandażował, bo to przypał. Chyba, że rozstrzeliwuj ich, a ja się spróbuję szybko. Dobra, są tam już na... tam są już ludzie. Dobra, jest chyba czysto w miarę. Dobra, zaczekaj, dasz mi tego bloodbaga. Okej. Ja sobie go w plecak włożę. Dobra, jest. Kurde, amunicji mi brakło. Give painkillers, czekaj, give blood transfusion. Tu podbiegają do nas, no koleś podbiega. Masz? No, dzięki. Spoko, podskoczymy do ciebie. Tylko ciekawe, czy ten koleś co robi. Nie, dobra, ja na razie nie będę grał, tylko w coś innego będę grał. Idziemy to sprawdzić? No. Easy, jeden nasz padł. No tak, jak oni do nas strzelali, a oni z boku smakowo, no to dla nich easy było. Jak oni wszyscy na nas skupieni. No dobra. Dobra. No, szczerze to jesteśmy do piątej tej strony. Bo my to chujowo to rozegraliśmy tą misję, niech to będzie nauczka na przyszłość, bo my to tak zrobiliśmy beznadziejnie, że... Ja leżę i broni ciała, ale już was chyba słyszę, co? Jesteśmy nad tobą. A dobra, jest. Jump! Otwórz zwłoki. Trzeba jakoś ochrzcić ten nasz helikopter. No. Medyk. Trzeba mu za chwilę dać pić. Nie podniesie się. Chociaż nie, już teraz może mu się uda jeszcze. Dobra, ale... Fajerwerki na cześć tych panów. O oh god. Oh. Powodzenia, okay, panowie. Dobra, leć, leć. Dobry. A jeszcze auto rozwalili. No oni rozwalili auto i tak, my rozwalili dyskoteka. Dyskoteka, trwa tym, 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 tym. Dobra, pozdrowienia dla tych panów, którzy rozwalili. Bloody hell, fika. Co się stało? Dio, startują? Ej, startują. Weź tak nie kręć, bo mi się kamera psuje. Dobra, czekaj. Zawiśnij po prostu i popatrzmy, co oni tam robią. Możesz nawet bliżej. O, wystartowali! O, brawo! A teraz tak w nich leć. Dobra, leć. Gdzie masz? Idiot. Huey, this is Medic One. Do you need some help? get out. Do you need medics? Huey, he's medic one. We are some doctors, do you need some help? We have you blood bags and everything. We can bandage you or something. Do you need some help? Może podjechać, bo zostanie skikowany. Pierwsza misja medyka 1 wykonana. A gdzie mamy go podwieźć? Nie wiem. Where do you like to go, man? Extraction point. Freedom. This is Medic One. Base. This is Medic One. Mission complete. Tihili, where would you like to go? I repeat, where would you like to go? Jaki kurwa gość, co mnie nie słyszy do chuja. Do bezpiecznego miejsca, na balotę. Nie, daleko, daleko. To untrusted to
ziemi. Ale zostało nam jakieś 10 minut powietrza. Tyle jest przed tam plecach. Those bag, get the gold, stop the car. Tyle, tyle, po co się wraca? To wylata się na starym? Tak. Alright. Powiedz, jak to było czerwony. Hey, would you like to jump? You can jump if you want. This is a good place for you. Do halo jump. O super, ty kupisz jeszcze bucket mortar. Dobra, skoczył nasz pacjent. Misja wykonana. Ciekawe, czy przeżyje. No właśnie tak się zastanawiam. Bo tu NPC strzelają. Żebyśmy zaraz go znowu nie musieli. Hi dude. Nie kopywałem spada chronu. Dobra, mam... ile potrzebuję bucket of mortar? A, żyję! Teraz tak zginie, bo ja go zabiję. Ej, bo jest ta misja, nie? I tą misję możemy dalej ogarnąć, bo nikt jej nie zrobił. Bucket of mortar jeden od Golda, serio. Cause I'm a hero. Hello. Ow! I'm bleeding, motherfucker. Doing the bit, man. How you doing? My friend just helped you. Watch out, there's a zombie behind you. Zombie is behind you. No i dobra, misja, co? Fajnie, fajnie tak będzie medycznym tą ekipą. No, pewnie. Zajebista sprawa. No, you've got broken legs, I hope you. Tylko zawsze wyposażeni. Musimy właśnie na Helkę wrzucić tylko bloodbagi, morfinę i te. Painkillery i ludziom właśnie pomagać, bez kitu. W międzyczasie obczyszczać miasta, wiesz. Możemy też wolić najwyżej, ewentualnie jak ktoś będzie czegoś potrzebował. Misja też taka, że nasza brygada będzie, wiesz, raz na jakiś czas gdzieś na miasto wszystkie zombie wybić, czy coś, takie misje. Fajnie, zresztą, I'll help you. 500 metrów jest do tego... Okej, you're left away. O czym ty mówisz, Tymek? No, 500 metrów do miejsca, no, znaczy do tej misji, nie? Robimy tą misję? No tak. To ja nie założyłem. Okej, I gave you painkillers. Well, I'm gonna give you blood transfusion, I put some blood back in my car. Wyfaj! Oh, thank you. A co to, jakaś zielona? Poczekajcie, bo ja nawet nie zaznaczyłem. To jest przy mogi... Medyczna. Pod Wisznoje, tak? Tak. Bo ja się trochę zagubiłem. Nie wiedziałem, gdzie my jesteśmy. Pilnic antybiotyk. Przyzeju. A tu idziemy od lasu, to będzie fajnie. Ej, Tymek, nie biegnij tak. Nie biegnij na pałę. Już... Tak, we are fine. O, tutaj jest taka fajna szparka w tych drzewach. Dobra, podejdźmy do linii drzew. Ej, guys. Tu łączy antybiotyk. Tylko ja to nic nie widzę. No Humvee i UAV. Ale mamy bandaż. I Humvee. Kurde, Niko cały czas tu gada. Jeden Magili, dwóch Magili, dwóch leży. Niko, to przejdź na drugi kanał najwyżej albo coś. Dwóch leży, jeden stoi. Ja znowu leżąc nic nie widzę, idę też w te drzewka. Naprawdę, ktoś do mnie teraz dzwoni. Zawsze tak jest. Można podejść pod te kamienie? Od razu do escape'a. Jak wygląda sytuacja? Bo ja nawet nie widziałem, nie miałem żadnego kontaktu z celem. Dwóch leży, jeden stoi. Ale gdzie? A ty dlaczego biegniesz środkiem drogi? Na środku tego pola. Po prawej czy po lewej? Na środku. Nami. Po prawej. O cholera jasna! Ej, wycofujemy się. Dlaczego? Za dużo ich jest. Stary, ja wybiłem ci 15, 20. 15 sam dzisiaj zabiłem, też byłem na misji. Okej. Okay. Dobra, trzeba ich podejść blisko. Nie bardzo nawet ich widzę, kurwa. Och, cholera. Damy radę. No... Ja proponuję, patrz, z drugiej strony, na south są drzewa blisko nich. O, nie tam są, skurwole. Ja pierdzielę, ile ich jest. Ej, piszcie, że potrzebujemy pomocy w tym. Nie, no spokojnie. Dobra, to nie. Macie SD, no to spokojnie, możecie próbować wybić. O, to strzela. Nie ja. Nie ja. Ja mam SDK. Ja też mam SDK i ktoś tu wali. To znaczy, że ktoś też próbuje. Z naszej prawej ktoś chyba wali z tyłu, słyszę. Tak. Dobra, może odwróć ich uwagę, możemy do nich walić, co?
Dobra, jeden dostał. Gdzie? A tu można podczepiać pojazdy? Nie. Dobra, naprawdę miodę. Jest medyczny, czyli akurat nam się przyda, nie? Grupa wsparcia. Medyczny klan. Będę do was dzwonił, będę miał załamaną nogę. Trzeci, ale się położył tylko. Okej. I wyrazu dla ciebie przeżyć. Dobra, zdjąłem następnego. Wiesz, dlaczego ci mogli zniknąć? Bo ktoś mógł się ten, lognąć. Nie, bo on po prostu to jest takie górka. Aha, okej. Dobra, jeden biegnie tu w lewo. Tak jakby w naszym kierunku. What the fuck? Ja pierdolę, jaka baza, takie schody do góry cały czas. What the fuck? Kurde, Niku, cały czas gadasz, nie słyszę, bo nie wiem co się w ogóle... A jak inni gadają, to co? No ale dobra, no... Dobra, dostał. No dobra, to... Gadasz, że jakieś tam schody widzisz. No bo coś powiedziałem, co to widzę. Tam leżący, ale nie mogę w niego trafić, kurde. Dobra, chyba leży. Trafiam. Dobra, zabity. Zabiliście go? Tak, ktoś tu z kampy strzela jeszcze. Dobra, jak nas ostrzeli, to będzie miał lipę. Tylko tam jest jeszcze wzgórze i UOS, jakieś pojazdy za tym i nie widzimy tego. Bo to jest za wzgórzem. Jeszcze jeden żyje. Ej, leżą tam, stary, leżą jeszcze. No one cares. Niech dobra, dostał. Dobra, padli. Czekaj, stój, leży tam, no. Dobra, padł. Nie, jeszcze jeden tam leży, patrzy się. Jest po prawej stronie, koło kolesia z gili co leży. O, właśnie tam pod nim tylko. Strzela. O, strzelał do mnie. Ja nie widzę. A jest jeden. Tak, widzę go. Dobra, chyba leży. Dobra, padł. Pomóż mi pod atakiem. A jak się fajnie wychylił. A to po lewej kto idzie już tu łąką? Ja. Dobra, padł. Leżą. Dobra, wszyscy... Kto strzela z jakiejś kampy? Wszyscy leżą chyba. Ja słyszę jakąś kampę raz na jakiś czas. Dobra, idziemy tam. Spoko. Ooo, medyczne panowie. Dla naszego teamu idealnie. Chcę podejdę do krajta. Krajty medyczne. Tu jest drugie SWD. Ale ja mam... dobra, tu jest GPS 27. Ja sam rozumiem magazynę. Weźcie każdy trochę tych zapasów, tak żeby każdy z naszych medyków miał coś przy sobie medycznego. Biskitu, morfin. Ale wiesz co, ja myślę, że tu przylecę helką. Po prostu zabiorę wszystko. Dobra, to dawaj te SWD, gdzie to było. A dużo tam jest medykamentów? To dobrze. Cholerę jeszcze więcej. Takie broni G36, takie rzeczy bierzcie. No dobra, tylko właśnie te medyczne rozładuję najpierw na helkę. Tylko pamiętajcie tam o miejscu, nie? Bo już jest mało. To jadę do klena. Jeszcze painkillery tu wrzucę. Tak samo M14 AIM jest cholerny. Dobra, broni takie rzeczy to... M4 AIM to cholerny. Ja już to SWD sobie wziąłem na wszelki wypadek. Okej. Ja tu ich polu posprawdzam. Kurwa, ale tu jest tych medycznych zajebistych rzeczy. O, crowbary sobie też weźcie i tule, bo tutaj są. O, M24. Ja wolę... Dobra, lecę. Bez kitu, turboxy, no... Max, ostro. Backpack Coyot. Chociaż nie mam sprawy. A, no tak. Dobra, to lecimy dalej. No, ale pierwsza misja medyczna już za nami, no i czekamy na kolejne. Tu gościu niby krzyczy, żeby mu pomóc, ale on myślę, że chce podwózki zwykłe. My nie jesteśmy taksówką, tylko grupą wykwalifikowanych doktorów. No właśnie. Niosących pomoc. A helka mnie to wkurwa, trzeba kiedyś zestrzelić. No tak, tak dziwnie lata bez kitu. Na, trzyma. Ej, gałąź, no nie pierdol. A nie możesz ani... A weź koła skręć w prawo i cofnij. A do przodu ani do tyłu? Nic? Nic. No taka maszyna i jakaś gałązka będzie trzymać, no bez przesady. Żebyś mnie wybuchli. O, idzie. Dobra, poszło. Och, już myślałem, że znowu ze wszystkim furę stracimy. Nie, ja myślałem, że... Polujemy na zwierzaki? A, bo dobra, jedź na razie, palić.